Jest nowy wariant. Kwaśniewski dorzucił do pieca. 500+ uderzy w część rodzin. A na koniec ciekawostka o alpace. Kurde, ja tak nieelegancko tutaj przyszedłem dzisiaj. Sorry. Trzeba się ubrać. No co, tak bez szacunku, czy co? Przecież będziemy mówić o nowym wariancie wirusa. No to trzeba tak troszkę z szacunkiem się wypowiadać. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy pierwszy temat. C.1.2 is still only present at low levels in the country, but its mutations are similar to hypertransmissible strains like Delta. Nowy, potencjalnie niebezpieczny wariant odkryto w Republice Południowej Afryki. Naukowcy przypisali mu nazwę C.1.2. Zdaniem badaczy, spośród wszystkich opisanych wariantów jest najbardziej zmutowany w stosunku do pierwotnego wirusa. Nowy wariant został po raz pierwszy wykryty w maju 2021 i pochodzi od odmiany opisywanej jako C1, która była dominującym wariantem podczas pierwszej fali w RPA, ale zaznaczono, że się od niej różni. Udział C1.2 w ogólnej liczbie infekcji w RPA systematycznie się zwiększa. W maju wykrywano go w 0,2% próbek, w lipcu 2%. W przeszłości podobnie zwiększał się udział wariantów Delta i Bety, zauważają naukowcy. Oprócz RPA zakażenia C1.2 stwierdzono też w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwajcarii, Chinach, Nowej Zelandii, Demokratycznej Republice Konga i na Mauritiusie. C1.2 charakteryzuje się dużą liczbą mutacji, w tym tymi, które są obecne również w wariantach już uznawane za alarmowe, jak alfa, beta czy gamma. Naukowcy przewidują, że przez połączenie tych mutacji C1.2 może być bardziej zaraźliwy i trudniejszy do zwalczania przez obecne antidota. Nowy wariant składa się z większej liczby mutacji niż wszystkie opisane dotychczas, budzące zaniepokojenie odmiany wirusa. Od oryginalnego wirusa dzieli go od 44 do 59 mutacji, informują południowoafrykańscy naukowcy. And if it's found to be more transmissible. Nie wiem, co to w ogóle za panika. Przecież ósma dawka antidotum spokojnie pokona tego wirusa. Nie no, generalnie trochę słabo to wszystko wygląda, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście większość świata nie przyjęła w ogóle swojej dawki. Może i my dzisiaj jesteśmy w jakimś stopniu odporni na wirusa, ale przez fakt, że ma on możliwość mutacji w innych rejonach na całej planecie, a świat jest dzisiaj ultra mocno zglobalizowany, to jest niemożliwe, żebyśmy to zakończyli. Kryzys takim właśnie sposobem, w jaki inwestujemy coraz więcej. W teorii, gdybyśmy wszyscy naraz, dajmy na to w ciągu pół roku, przyjęli najaktualniejsze antidotum z najaktualniejszych antidotum, jakie w ogóle jest się w stanie wyprodukować, to rzeczywiście moglibyśmy może ten kryzys zakończyć. W końcu antidota nie są robione dla zabawy, tylko po to, żeby tę odporność budować. Jak mielibyśmy odporność zbiorową na całym świecie, no to antidota spełniałyby swoje zadanie, ale jeżeli mieliby wszyscy naraz to przyjąć, to równie dobrze można wszystkich naraz na miesiąc w domach pozamykać, tak żeby nikt nie miał styczności z inną osobą, a ci, którzy już muszą mieć koniecznie styczność lub muszą gdzieś wyjeżdżać, niech wyjeżdżają w kombinezonach. Raz, dwa, miesiąc mija i nie mamy żadnego wirusa. No ale w praktyce jest to po prostu niemożliwe. Europa chce być wyantidotumowana jako pierwsza i zapewni sobie pieniędzmi nieograniczony dostęp do antidotum kosztem takiego, nie wiem, Peru czy Demokratycznej Republiki Konga, a jak tak się dzieje, to antidotum z czasem trzeba odnawiać, restrykcje dla niektórych są wprowadzane i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jak ktoś chce brać co rok czy pół roku kolejną dawkę, niech sobie bierze, ale problem pojawia się, gdy co te pół roku rząd zmusza tych, którzy nie zamierzają się co pół roku kłuć jakąś nową aktualizacją do tego, żeby jednak przyjmowali. No, jest to trochę słabe. No, ale cóż. Żyjemy dalej. Następny temat. Dzień dobry. Na granicy polsko-białoruskiej dzieje się naprawdę sporo. Zacznę od tego odcinka granicy, przy którym uszkodzono wczoraj grupę. To, co politycznie robi rząd, czyli stawianie na ochronę granic i konieczność rozmów w Unii Europejskiej, jest słuszne. Humanitarnie oceniam te działania jako bezduszne, powiedział w wywiadzie dla Super Expressu były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Pytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej, Kwaśniewski powiedział, że nie bagatelizujemy problemu. Stwierdził, że to na pewno nie jest incydent, tylko
początek poważnego kryzysu. Niewątpliwie mamy do czynienia ze świadomym działaniem podjęte przez Łukaszenkę za wiedzą Rosji. Codziennie 3 wielkie samoloty lecą z Tadżykistanu do Białorusi. Te linie zostały otworzone. Wcześniej latały z Syrii i Iraku, wskazał. Ewidentnie mamy do czynienia z planem. Planem, który jest krańcowo niebezpieczny, bo oznacza możliwość pojawienia się na granicy dużo większej liczby uchodźców, zaznaczył Kwaśniewski. W tym kontekście uważam, że to, co politycznie robi rząd, czyli stawianie na ochronie granic i konieczność rozmów w Unii Europejskiej, jest słuszne. Natomiast humanitarnie oceniam te działania jako bezduszne. Zagłuszenie wolontariuszy, uniemożliwienie dostaw podstawowych produktów i wody, dodał. Były prezydent wyraził przekonanie, że pomoc humanitarna powinna być udzielona, a rząd powinien wykorzystać fakt, że mamy w Polsce tyle organizacji pozarządowych, które chcą czynić dobro. Nielegalnie przedostać się nocą. No jasne, że działania rządu są niehumanitarne, są bezduszne. Może w ogóle niech Białoruś wypuści wszystkich najgorszych więźniów i zostawi ich na granicy z Polską bez zapewnienia warunków do przeżycia, a my ich przyjmijmy, no bo inaczej będzie niehumanitarnie. A jak tego nie zrobimy, no to jak to mówił jeden z naczelnych Platformy Obywatelskiej, będziemy mieli krew na rękach. Tomasz Grodzki. W każdym razie ciekawe jest to, jak bardzo odrealniona stała się Platforma Obywatelska i jej wszyscy czołowi gracze, którzy zarządzali do powrotu Tuska. Doszło do tego, że nawet Kwaśniewski wypowiada się ze znacznie większym sensem niż oni wszyscy razem wzięci. Przecież w Platformie już dziś, poza Tuskiem i Trzaskowskim, nikt nie myśli logicznie. To są chorzy antypisowcy, radykaliści, którzy liczą na to, że radykalnymi, nielogicznymi praktykami utrzymają się przy korycie i to im politycznie wystarczy. W ogóle ciekawe jest to, o co chodzi temu rządowi, że nagle chce wprowadzić stan nadzwyczajny na granicy. No bo jeżeli tak realnie nie mamy żadnego problemu z tym, my wysyłamy pomoc, Białoruś nie chce tego przyjąć, a generalnie no postawiliśmy płot i nic nam nie zagraża, no to po co tak radykalne działania? Co tam się będzie odwalało teraz na granicy? No cóż, pożyjemy, zobaczymy, a teraz następny temat. Na dziś planowane jest posiedzenie rządu. Ministrowie omówią nowelę ustawy dotyczącą programu 500+. Chodzi o to, by świadczenia... Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o programie 500+. Zmiany w wypłacie świadczenia na pewno nie spodobają się części osób. Nowe warunki są bezwzględne. Koniec z gotówką. Wszelkie zapowiedzi zmian w programie 500+ budzą ogromne emocje. Jednak rząd postanowił dokonać nowelizacji ustawy o programie, z którego korzystają miliony Polaków. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto pakiet zmian. Dotyczą zwłaszcza sposobu wypłaty świadczenia, ale też składania wniosku o przyznanie 500+. Do programu 500+ zostaną wprowadzone dwie kluczowe zmiany, które mogą nie spodobać się niektórym świadczeniobiorcom. Zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Świadczenie będzie wypłacane tylko w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy. Wnioski o wypłatę świadczenia 500+ będzie można składać tylko w formie elektronicznej. Jak tłumaczy kancelaria premiera, zmiany są podyktowane zmieniającym się trendem wśród samych świadczeniobiorców, którzy z roku na rok chętnie składają wnioski o 500+ przez internet. W 2018 32,3% wniosków zostało złożonych przez internet. W 2019 było to 65,8%, a w pierwszych 4 miesiącach 2021 84%. Rząd postanowił zrezygnować też z wypłacenia świadczenia w formie gotówki. Od przyszłego roku 500+ będzie wypłacane tylko w formie bezgotówkowej na wskazane przez osobę pobierającą świadczenie rachunek bankowy. Program 500+ to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Jak wylicza kancelaria premiera, obecnie świadczenie jest wypłacane na 6,5 miliona dzieci w Polsce. Dotychczas na ten cel wydano aż 157 miliardów złotych. Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Program realizowany jest na ogromną skalę i cieszy się dużą popularnością. Czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. No i super, generalnie z odbiurokratyzowaniem nie ma co walczyć. To jest pozytywne dla nas wszystkich, bo armia urzędników, jaką mamy, serio mogłaby zostać ograniczona o dobre 80%, gdybyśmy tylko zainwestowali w automatyzację. A to daje znacznie więcej niż tylko ogromne oszczędności w budżecie. To daje nam wszystkim, każdemu podatnikowi, w każdej osobie w wieku produktywnym, w cholerę czasu, który mogą wykorzystać do budowania naszej gospodarki zamiast... stać w kolejkach do urzędu, czy wypełniać bezsensownych papierów.
W tym czasie mogliby chociażby, nie wiem, z rodziną pójść do kina. I to już jest budowanie naszej gospodarki. Ale wiecie, dobrze jest póki co, na razie, dopóki możemy sobie te pieniądze i tak wypłacić, jeśli sobie nie życzymy unikać inwigilacji przez rząd. Problem będzie wtedy, kiedy te pieniądze będą ostro kontrolowane. Przykładowo dając specjalne karty, na których będzie tylko 500+, które można wykorzystać na przykład również tylko w konkretnym czasie na określone rzeczy. Bo choć to nawet i byłoby słuszne, zwłaszcza jeśli chodziłoby o rodziny z kartoteką, które można podejrzewać o to, że pieniądze będą sprzeniewierzone na alkohol czy inne rozrywki, niekoniecznie związane z dziećmi, ale patrząc na skalę osób korzystających z 500+, byłby to pierwszy krok do przyswajania nas z tym, że w sumie to nasze pieniądze mogą być ograniczane, kontrolowane, że rząd ma do tego pełne prawo, a to już staje się niebezpieczne. Całe szczęście póki co zapewnienia są takie, że 500+ będzie cały czas w formie gotówki, więc no, na razie nie ma co się bać. Patrząc też tak politycznie, rząd raczej nie posunie się do czegoś takiego przed wyborami, bo mogłoby to zaszkodzić im, a dużej przewagi nad opozycją to oni teraz nie mają. A w sumie może i nie kontrolują, na co wydajemy pieniądze, ale jak będą przelewane jedynie na konto, no to i tak będą wiedzieć, gdzie je wydaliśmy, jeżeli ich nie wypłacimy w gotówce. A ile osób będzie wypłacało, nie wiadomo, więc może nie wskażą na to, że możesz wydawać, a na to nie możesz wydawać, ale z pewnością wiedzą, na co kto wydaje, a dla rządu to już jest duży benefit. Na przykład będą wiedzieć, jak kupić sobie alpakę z Nowej Zelandii, więc od razu spokojnie będą mogli ją testować. Zresztą posłuchajcie, jak to było w Wielkiej Brytanii. It was the moment his supporters had dreaded. You're not taking him off this farm. Weterynarze z Wielkiej Brytanii uśpili 6-letnią alpakę o imieniu Geronimo. Wcześniej los zwierzęcia był przedmiotem długiego sporu sądowego między właścicielką alpaki a Ministerstwem Środowiska. Pod petycją o oszczędzenie chorego ssaka parzystokopytnego podpisało się prawie 100 tysięcy osób. W 2017 roku dwukrotne testy wykazały u Geronimo gruźlicę bydlęcą. To groziło rozprzestrzenieniem się choroby wśród bydła. Właścicielka alpaki kwestionowała prawidłowość badań. Kobieta przekazała, że zwierzę w Nowej Zelandii, stamtąd zwierzę zostało sprowadzone do Anglii właśnie w 2017 roku, było badane 4 razy. Wtedy testy nie wykazały gruźlicy. Ponadto alpaka została odizolowana od reszty stada. Od 2018 roku toczyła się batalia sądowa między właścicielką a Ministerstwem Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich. Resort zwrócił się do sądu o to, aby uśpić ssaka. Jednak wskutek wielu odwołań sprawa ciągnęła się dalej. Latem 2021 roku sąd ostatecznie odmówił właścicielce przeprowadzenia kolejnego testu i wydał zgodę na uśpienie Geronimo. Wyrok sądu miał zostać wykonany do 4 września. W ostatnich tygodniach historię zwierzęcia opisywały media Wielkiej Brytanii. Co więcej, prawie 100 tysięcy osób podpisało się pod petycją skierowaną do rządu w sprawie oszczędzenia alpaki. Jestem absolutnie zniesmaczona tym rządem. To barbarzyńskie działania. To hańba. Przekazała właścicielka alpaki. Kobieta dodała, że nie dostała żadnego ostrzeżenia o tym, że zwierzę ma zostać uśpione w tym tygodniu. I just hate bullies and the government been bullying this poor family and this poor alpaka. Barbarzyńcy, okrutnicy, alpakę uśpili. A zgaduję, że na obiad to chętnie fish and chips wcina i jakoś nie płacze nad losem zwierzęcia na talerzu. No, generalnie taka wybiórcza moralność jest dość zabawna. To tak jak walczenie o uwolnienie hodowli psów na mięso w Korei Południowej, kiedy oni mają po prostu taką kulturę, podczas gdy u nas na masę krowy się pozbawia funkcjonowania dalszego. No cóż, takie życie. Jedni muszą umrzeć, żeby inni mogli żyć. Drętwy słucha. Czym się różni teściowa od słońca? Niczym. Na jedno i drugie nie można patrzeć. Tego suchara mamy od Adama Ziemana, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotą teściową. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj nasz drugi kanał Suchary. Tu masz jego logo. A tu masz link do tego kanału. No i tam koniecznie go zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, to będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach, a tam wchodzą tylko suchary. Więc jak chciałbyś oglądać BNB, ale bez newsów, tylko z samymi sucharami, no to tam jest idealne miejsce właśnie dla ciebie.
zapraszam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na kanale Suchary. Hej! Na starcie spojrzeń, rozmów minigram, jak wschód słońca cieple. Później dłonie, serce oddech tam.